wydaje mi się, że w ogóle idea otwartości dzieje się tak czy inaczej w wielu instytucjach, tylko nie zawsze jest do końca uświadomiona. I tutaj w MIK-u wydaje mi się, ta idea przybrała kształt jakiegoś takiego narzędzia, które porządkuje wszystkie nasze działania i daje im jakiś taki wspólny rys. MIK zajmuje się masą różnych działań i często jest tak, że ciężko nam podsumować te działania w jakiejś jednej zgrabnej wypowiedzi, dlatego że są to działania bardzo różne. I podobnie wygląda sprawa z serwisami MIK-u i z zasobami MIK-u. Mamy bardzo dużo zasobów, które ciężko jest zebrać w jakimś jednym miejscu, dlatego prowadzimy parę serwisów de facto. Dostęp do wszystkich oczywiście można uzyskać przez stronę główną MIK-u. I tam odsyłamy m.in. na kilka branżowych blogów. Mamy blog dotyczący muzealnictwa, mamy blog dotyczący turystyki kulturowej, który nazywa się Szlaki Małopolski, mamy blog dotyczący badań w kulturze, blog dotyczący digitalizacji, który stanie się niedługo integralną częścią portalu Wirtualne Muzea Małopolski. I na wszystkich tych blogach znajdują się treści, które są publikowane przez naszych pracowników lub współpracowników i wszystkie te treści są na licencji Creative Commons, to znaczy każdy artykuł, który pojawi się na takim blogu jest właśnie na takiej licencji, na licencji CC BY, czyli oczywiście można z nim zrobić dowolne rzeczy. Poza tym mamy bardzo duży zasób zdjęć, wszystkie znajdują się w serwisie Flickr, to jest ponad 8000 zdjęć w tym momencie i większość z tych zdjęć również jest na otwartej licencji Creative Commons, również CC BY lub CC BY SA. Także to są te główne zasoby. Poza tym mamy też konto w serwisie SlideShare, gdzie udostępniamy różnego rodzaju prezentacje, scenariusze na przykład lekcyjne dla nauczycieli, materiały edukacyjne i wszystkie te zasoby, do których udało nam się uzyskać prawa autorskie, co nie było łatwym procesem, są właśnie na takich licencjach dostępne. Do tego już niedługo, we wrześniu, startuje portal Wirtualne Muzea Małopolski i właśnie na tym portalu część treści, mamy nadzieję, również będzie dostępna do ponownego użytku. Portal jest sporym przedsięwzięciem, bardzo trudnym do zrealizowania, bo rzeczywiście uczestniczy w nim aż 35 muzeów z regionu. Sam portal będzie bardzo zróżnicowany. Będą tam oczywiście opisy obiektów. Udostępnimy tam 700 obiektów. Niektóre będą w formie trójwymiarowych modeli, niektóre będą tradycją fotografów 2D. Użytkownik portalu Wirtualne Muzea Małopolski będzie miał możliwość dowolnego przybliżania takiego obiektu, oczywiście do jakiegoś tam etapu, oddalania. Może go obracać o 360 stopni w każdej płaszczyźnie. Także daje to też niesamowitą okazję. Tutaj jako przykładowy obiekt podawaliśmy mumię z Krakowskiego Muzeum Archeologicznego, która oczywiście na co dzień spoczywa w gablocie, jest zamknięta w sarkofagu ze specjalnymi gazami, które zapobiegają rozkładowi. Natomiast na portalu będzie można obejrzeć tę mumię z każdej strony, przybliżyć, czyli są to możliwości, których w realnym świecie, chociaż to też świat realny, ale przed komputerem będziemy mogli bardzo szczegółowo właśnie taki obiekt zbadać. Do ostatniego momentu de facto właśnie nie jesteśmy jeszcze pewni, które z tych treści będziemy mogli udostępnić na licencjach Creative Commons, dlatego że to jest jednak bardzo delikatne zagadnienie, z którym nie wszystkie muzea są oswojone. Specjalnie ze względu na właśnie to zagadnienie skorzystaliśmy z pomocy Centrum Cyfrowego Projekt Polska, którego pracownicy przygotowali ekspertyzę prawniczą, która ze względu na to, że właściwie orzecznictwo w sprawie digitalizacji dopiero raczkuje, bo takich tematów jest bardzo niewiele, pomogło nam właśnie wypracować nasze oficjalne stanowisko, według którego na przykład obiekty, które obecnie znajdują się w domenie publicznej, również kiedy uzyskają swoje odwzorowanie w świecie wirtualnym, czyli uzyskają swoje modele trójwymiarowe, te modele powinny nadal dostępne być właśnie na takiej samej zasadzie jak obiekty w domenie publicznej. To jest zagadnienie kontrowersyjne, ponieważ niektórzy uważają, że praca polegająca na tworzeniu tych modeli de facto owocuje stworzeniem nowego dzieła. W wyniku naszej współpracy z Centrum Cyfrowym uznaliśmy, że nie jest tak do końca. Oczywiście jest to bardzo twórcza i wymagająca praca, ale jednak jej celem jest stworzenie identycznego odwzorowania obiektu, czyli de facto kryterium oryginalności tutaj nie ma zastosowania, nie jest to nowe dzieło. Jeszcze aż tak dużego projektu w naszym kraju dotyczącego digitalizacji nie było i stąd właściwie wkraczamy dopiero na ten obszar i chcielibyśmy stworzyć jakieś standardy zachowań, które dałoby się potem powielać. Na
naszym celem też było pokazanie tych obiektów w takim kontekście, w którym dotychczas one nie mogły funkcjonować, czyli we wzajemnych relacjach do siebie samych. Dotychczas mogliśmy pójść do któregoś z tych 35 muzeów i obejrzeć na przykład zasoby Muzeum Archeologicznego. Teraz możemy te zasoby porównać z zasobami wszystkich innych muzeów, co też jest właściwie rzeczą bez precedensu. Czyli wyszliśmy trochę w kierunku właściwie tego, jak funkcjonuje sieć w obecnych czasach i dajemy tą możliwość właśnie czerpania z tych wszystkich źródeł na raz. Ponadto udostępniamy też na portalu, albo udostępnimy raczej, funkcje społecznościowe, to znaczy każdy użytkownik będzie mógł zbudować swoją własną kolekcję. I tutaj znów to jest właśnie to działanie, którym staramy się wyjść z dziedzictwem do pojedynczego, powiedzmy, tego odbiorcy końcowego, tak żeby on również mógł tworzyć jakąś swoją osobistą relację z tym obiektem. Poza tym prezentujemy też wybrane 100 obiektów, które naszym zdaniem opowiadają jakiś rodzaj historii o Małopolsce. To jest, mówimy o tym Małopolska w 100 obiektach. To są nagrania audio krótkie, które każdy może sobie ściągnąć, może przegrać sobie na swoje urządzenie mobilne i w dowolnym momencie je odsłuchiwać. Także wydaje mi się, że jeżeli mówimy o innowacyjności, interaktywności i partnerstwie, to de facto mówimy oczywiście i o tych walorach, które mamy nadzieję będzie posiadał portal Wirtualne Muzea Małopolski, ale de facto o każdym działaniu, które podejmujemy. Tutaj dla mnie osobiście słowo innowacyjność jest takim najciekawszym, dlatego że kiedy sięgamy do jego etymologii, to słowo oznacza właściwie innoware, odnawiać, a nie tworzyć coś zupełnie nowego. I wydaje mi się, że właśnie to słowo bardzo fajnie podsumuje sytuację, w jakiej znajdują się obecnie instytucje kultury. To znaczy świat się zmienia, dzięki technologii i powszechnemu dostępowi do internetu rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. I naszą rolą jest teraz odnowić naszą funkcję, zastanowić się jeszcze raz, jaka jest misja instytucji kultury. I wydaje mi się, że właśnie otwartość jest takim narzędziem albo ideą, która dalej pozwala nam tą misję pełnić. Nie powinniśmy się bać słowa użytkownik i zdecydowanie powinniśmy. Właściwie to nie jest kwestia naszej decyzji. Nie chodzi nawet o to, czy powinniśmy pozwolić użytkownikowi wykonywać jakąś dalszą twórczą pracę z naszymi zasobami. To się już dzieje i to zmienił internet. I tutaj nie ma sensu walczyć z tą zmianą albo debatować na temat jej zasadności albo nie. Wydaje mi się, że naszą rolą w tym momencie, kiedy ten obiekt treści rzeczywiście już istnieje i ma taką formę, jaką obecnie ma, naszą rolą jako instytucji kultury jest włączyć się w ten obieg, może poszukać jakiejś jeszcze innej roli, próbować na przykład nakierować użytkownika na jakieś treści, które dotychczas nie były łatwo dostępne, a mają ogromną merytoryczną wartość. I wydaje mi się, że portal Wirtualne Muzea Małopolski właśnie w tym kierunku zmierza. To znaczy nie tylko dostarcza właśnie różnego rodzaju zasoby użytkownikowi, ale też daje mu różnego rodzaju narzędzia interpretacyjne. Czyli pozwala mu nie tylko jakby wykonać pewne czynności z tymi obiektami, ale też jakby zawłaszczyć te obiekty dla siebie, po to, żeby ten użytkownik mógł ostatecznie przy ich pomocy interpretować dalej swoją rzeczywistość i swój świat. Także zdecydowanie to jest ta droga i ten kierunek.